Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że bardzo mi miło, że mogę się z Państwem spotkać właśnie dzisiaj, właśnie w ten dzień, uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Trzeba Państwu wiedzieć, że to dzień naszego spotkania wybrała sama Matka Boża. Pan Piotr już dawno usiłował mnie zaprosić na to spotkanie i ja bardzo chętnie to zaproszenie przyjąłem, ale... No właśnie, może wtedy. No nie, wtedy nie mogę. A może wtedy? Nie, wtedy mamy innego gościa. No to może wtedy. Wtedy coś. No to może wtedy? Nie, wtedy ja nie mogę. I tak się przerzucaliśmy tymi terminami, aż wreszcie pada ze strony pana Piotra data, no to może 8 grudnia. I wtedy dopiero tak jakoś obej zaskoczyliśmy. Tak, 8 grudnia. No przecież czy można znaleźć lepszą datę do rozmawiania na temat Najświętszej Maryi Panny niż właśnie święto maryjne, a zwłaszcza 8 grudnia, czyli uroczystość jej niepokalanego poczęcia. Więc można powiedzieć wprost, że to Matka Boża wybrała sobie ten dzień mojego z Państwem spotkania. I czy można sobie wyobrazić w zasadzie lepszą formę oddania czci Matce Bożej, niż uczestniczywszy we mszy świętej, potem przemodliwszy godzinę łaski, którą też ona sama nam wskazała, oddać się rozważaniu czy rozmowie budującej, mam nadzieję, na temat jej życia, jej działania, jej misji, jej wpływu na świat. Bo o sprawach świętych i nadprzyrodzonych trzeba mówić. O tych sprawach trzeba mówić dużo, je trzeba omawiać, dyskutować, trzeba się nimi dzielić. Trzeba się dzielić własną refleksją na temat tych kwestii. Dlaczego o tym mówię? Bo to nie jest wcale takie oczywiste, zwłaszcza wśród Polaków i zwłaszcza wśród starszych pokoleń. No może to wydaje się paradoksalne, ale tak, podchodzimy do tego z pewną rezerwą. Tak, to jest taki temat w ogóle, ten Pan Bóg i to wszystko, to się w kościele mówi, to księża powinni o tym mówić, a ty nie jesteś ksiądz w ogóle, o czym ty tak mi tutaj opowiadasz, tak? Przecież ty nie jesteś ksiądz, nie? Tak, tylko że jak trafnie zauważył papież Paweł VI, nasz czas, czyli przełom XX i XXI wieku, potrzebuje bardziej świadków niż nauczycieli. A świadcy są lepszymi świadkami niż nauczycielami z samej definicji. Ksiądz, można powiedzieć, to jest jego zawód. Kazanie, głoszenie. A świecki głosi dlatego, że czuje taką potrzebę, dlatego, że to przeżył, dlatego, że chce się dzielić, dlatego, że chwała Twoja zawsze na moich ustach, jak mówi Psalm 34, prawda? Przypomina się taka sytuacja z życia świętej siostry Faustyny Kowalskiej, kiedy siostra znalazła się w szpitalu. Jej sala, w której leżała, znajdowała się zaraz obok sali męskiej i siostra poczyniła, zapisała je to w swoim dzienniczku, więc stąd to wiemy, poczyniła takie obserwacje. Po pierwsze, pisze, że mężczyźni są strasznymi plotkarzami, nie? Paradoksalnie. Słyszy, cały czas słyszy tych mężczyzn rozmawiających. Mówi, to mężczyźni są większymi plotkarzami niż kobiety. A druga uwaga zapisana przez siostrę Faustynę brzmiała tak, że ludzie wcale nie mówią o Bogu. Siostra, można powiedzieć, prosto z klasztoru, tam zanurzona w życiu monastycznym, no, może nie monastycznym, ale w życiu zakonnym, zupełnie innym, a tutaj no, trafia w środowisko świeckie i nagle dostrzega ze zgrozą, że ludzie zupełnie nie rozmawiają o Bogu. A skoro nie rozmawiają, tu już dokładny cytat, to pewnie i nie myślą. I taka jest prawda. Co z oczu, to z serca, co z serca, to z języka, co z języka, to z serca. I nie myślimy, to nie mówimy, nie mówimy, to nie myślimy. Warto i trzeba rozmawiać o rzeczach nadprzyrodzonych. Ale Państwo już się niecierpliwią, tutaj taki jakiś przedługi wstęp, a Państwo by chcieliby coś usłyszeć o Akicie, o tych objawieniach. Proszę Państwa, ja nie będę książki opowiadał, ani streszczał, ani jakieś odniesienia do niej na pewno nastąpią. Zresztą zacznę od tego. Gorąco polecam jej przeczytanie, bo pisało się ją przyjemnie.
Więc równie przyjemnie będzie autorowi mieć świadomość, że trafiła, jak to powiedział inny, bez miary wybitniejszy autor, że ta książka trafiła pod strzechy, marzył o tym wielki wieszcz. No więc to cóż taki drobny wyrobnik pióra, co innego może, o czym innym może marzyć, niż właśnie o tym, żeby jego książka trafiła pod strzechy. Także jak mówił pan Piotr, śmiało bierzcie i częstujcie się. Albo jak usłyszał święty Augustyn, tolle lege, bierz i czytaj. Proszę Państwa, przechodząc do Akity. Jednym z częstszych, to już tak może uprzedzę pytanie, ale to jest bardzo często stawiana kwestia w rozmowach, jakie prowadzę tam z czytelnikami, czy z ludźmi, którzy na ten temat chcą porozmawiać. To jest, pada zawsze sakramentalne pytanie. A dlaczego w Japonii? Dlaczego w Japonii? Dlaczego tak daleko? W ogóle gdzieś to, na jakichś obrzeżach, peryferiach świata i w ogóle w kraju zupełnie niechrześcijańskim, niekatolickim. I tam się właśnie Matka Boża objawia, a nie gdzieś tutaj, gdzie, w świecie chrześcijańskim, tylko tam gdzieś zupełnie na jakichś, można powiedzieć, antypodach wiary. No dlaczego tam? No więc najkrótsza moja odpowiedź, proszę Państwa, brzmi nie wiem. Bo gdybym wiedział, to byłoby coś ze mną nie w porządku. No chyba, że miałbym specjalne, prywatne objawienie od Matki Bożej, która by mi to powiedziała, ale nie miałem. Podobnie nie powiedziała tego Matka Boża siostrze Agnieszce Sasagawie w klasztorze Yuzawadai pod Akitą, czy powiedzmy w obrębie administracyjnych granic Akity. Także siostra Agnieszka też tego nie usłyszała. Niezbadane są wyroki Boże, proszę Państwa. I to jest podstawowa kwestia. Ale druga sprawa to jest, choć one są niezbadane, to nie zwalnia nas to z obowiązku wręcz i potrzeby zastanawiania się nad nimi, próby ich zrozumienia. Jeżeli chodzi o samą Japonię, to właśnie patrząc z tej perspektywy, usiłując zrozumieć, widzę to w sposób następujący. Żeby ten cały kontekst pokazać, musimy się cofnąć o kilka stuleci. Chrześcijaństwo zawitało do Japonii w połowie XVI wieku za sprawą jezuitów. Głównie za sprawą świętego Franciszka Xawerego, który był wielkim apostołem Dalekiego Wschodu i to można powiedzieć, on zarządzał całą tą operacją misyjną na Dalekim Wschodzie. W Chinach, potem w Japonii, ale nie tylko on. Wielu wybitnych jezuitów tam się przewinęło. Matteo Ricci na przykład, który do tej pory stoi w Chinach, w komunistycznych Chinach, na posągach jako jeden z wybitnych, można powiedzieć, luminarzy kultury chińskiej. Naszych jezuitów kilku było, Polaków, którzy ponieśli męczeńską śmierć w Japonii, więc to jest szeroko zakrojona akcja ewangelizacyjna. Ale równocześnie z kwitnącą, doskonale rozwijającą się misją katolicką, misją, która trafiła na podatny grunt najpierw na, w dołach społecznych, ale później zaczęła się również, bo dla Japończyków była to, zwłaszcza dla japońskiej szlachty, opartej o bardzo taki surowy kodeks Bushido, bardzo trudne do przyjęcia było czczenie Boga, który poniósł męczeńską i haniebną śmierć. Został ukrzyżowany, jeszcze zwłaszcza, że ukrzyżowany dla Japończyków to był rodzaj haniebnej egzekucji. To było bardzo trudne do przyjęcia, ale nawet i to udało się jezuitom przetłumaczyć Japończykom i wiarę zaczęli przyjmować również samuraje. Do tego stopnia, że gdy, a nie wyprzedzajmy wypadków, tylko jedna uwaga, do tego stopnia, że gdy nadejdą prześladowania w Japonii, dojdzie do wojny domowej. Także na przykład te wszystkie, znaczy wiele motywów, które powiedzmy takich konfliktów samurajów, które widzimy na filmach japońskich, takich bardzo, bardzo, bardzo malowniczych, prawda, tutaj w tych kimonach, z mieczami, katanami i tak dalej,
Wiele z tych motywów to są po prostu to są motywy wojny religijnej, która toczyła się w Japonii na początku XVII wieku. Chrześcijanie, samuraje chrześcijanie stawili opór wobec prześladowań, ale jako że byli w mniejszości, więc po krwawej wojnie domowej zostali stłamszeni, zostali zlikwidowani. I teraz właśnie wracając do kwitnącej misji katolickiej. Równocześnie z katolikami do Japonii przybyli Holendrzy. Nie mniej skwapliwiej, nie mniej szeroko eksplorujący świat, a Holendrzy byli protestantami. No i tutaj od razu doszło do spięcia, doszło do kontrowersji, doszło do intryg ze strony protestanckiej, no i władze japońskie odebrały to w sposób bardzo jednoznaczny. Władze, wyobraźmy sobie tych pogan, którzy od wieków, przecież to była stara, odwieczna kultura, którzy żyją w jednym i niezmiennym trybem i nagle przyjeżdżają misjonarze z dalekiego świata, biali, którymi oni trochę jednak pogardzali, barbarzyńcy biali, prawda? I oni zaczynają opowiadać o jakimś Bogu, który został na krzyżu zamordowany. Co to za Bóg, co się pozwolił na krzyżu zamordować? Także popatrzmy też z tej ich perspektywy. I nagle widzą, że to nowe, ta nowa mentalność niesie ze sobą kłótnie, niesie ze sobą kontrowersje. No więc odpowiedź była jedna. Nie chcemy żadnych zachodnich, barbarzyńskich nowinek w naszym wspaniałym kraju kwitnącej wiśni. Chrześcijaństwo precz. Władze japońskie wydały bardzo surowy wyrok na chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo miało zniknąć. Chrześcijanie zostali poddani procedurze publicznej apostazji, gdzie mieli się wyrzec Chrystusa, jeżeli chcieli pozostać przy życiu. Jeżeli nie, to czekały ich okrutne prześladowania. Można to zobaczyć w niedawno nakręconym przez Martina Scorsese filmie pod tytułem Milczenie. Film jest przewrotny i bałamutny i pokazuje tą rzeczywistość w sposób jednak zafałszowany, ale szczegóły są jak najbardziej prawdziwe, takie na przykład wieszanie ludzi za nogi pod sufitem, głową w dół i nacinanie im skóry za uszami po to, żeby krew się powoli sączyła, żeby od razu nie umarli, tylko żeby się jednak pomęczyli trochę i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest tam dobrze pokazane. Proszę Państwa, ja nie chciałbym być chłopem zwykłym, i to nawet, nie wiem, buddystycznym czy jakimś shintoistycznym w Japonii, po prostu zwykłym chłopem, a co dopiero chrześcijaninem. To było strasznie ciężkie życie. Zresztą to było strasznie ciężkie i takie w sumie nieprzyjemne, skrępowane życie nawet i dla samurajów. Ten kodeks Bushido, to jest zupełnie inna mentalność, której człowiek, chrześcijanin, wychowany i uformowany w duchu wolności, nawet nie bardzo sobie potrafi wyobrazić. No w każdym bądź razie, co się stało dalej? Chrześcijaństwo zostało wyrugowane, tak się przynajmniej wydawało szogunom. Nie ma chrześcijaństwa i święty spokój. Wróciliśmy do... Halo? Ten? A ten nie działa? To przepraszam Państwa, to jest... O, ten jest jakiś lepszy rzeczywiście. Przepraszam, to technologia. Ta technologia nas kiedyś wykończy. To wspomną Państwo moje słowa. Tak się przynajmniej wydawało władzom japońskim, że nie ma chrześcijaństwa już i święty spokój. Mało tego, od wtedy właśnie datuje się zamknięcie Japonii w ogóle na wszelkie wpływy Zachodu. Oprócz małej garstki Holendrów, którym pozwolono handlować, jakoś to też ciekawe, że wybrano jednak protestantów spośród tego, powiedzmy, wachlarza zachodniego, a nie katolików. Do Japonii nie wolno było przybywać żadnym białym. Ten handel też był bardzo mocno kontrolowany i szczególnie pilnowano, żeby żadne chrześcijańskie artefakty, żadne chrześcijańskie motywy nie przedostawały się do Japonii. Było niedaleko, gdybyśmy popatrzyli na to,
Bo w pierwszym odruchu tam myślimy, no dobra, ale skąd mieli przypływać? Z Hiszpanii, z Portugalii? Nie, z Filipin na przykład. Filipiny już były katolickie. I aż dziwne, mnie się to dziwnym wydaje i to jest wielka, powiedziałbym, wielki grzech zaniedbania ze strony Hiszpanów, kiedy toczyła się wojna domowa, wojna religijna katolików z protestantami w Japonii, na pobliskich Filipinach w ogóle nie zareagowano. Przecież można było wesprzeć stronę katolicką. I co mogłoby być teraz na przykład katolicka Japonia? Nie warto by było. No w każdym razie, władzom japońskim wydawało się, że chrześcijaństwa już nie ma, ale chrześcijaństwo przetrwało, głęboko ukryte. I tutaj, jak mówi, no prawie, że można tutaj zacytować werset Apokalipsy, tak się okazuje wytrwałość świętych. Japońscy katolicy przetrwali w obliczu prześladowań, w obliczu absolutnego zakazu wyznawania swojej wiary przez bez mała 300 lat. Starali się przekazywać tą wiarę jak mogli. Pamiętajmy, przetrwali bez sakramentów i bez nauczycieli, ponieważ kapłani zostali w pierwszej kolejności wyrugowani, a później, bo jeszcze próbowali przez jakiś czas przenikać do Japonii, bywali natychmiast wyłapywani i oczywiście czekał ich wyrok śmierci. No i tak ci japońscy katolicy trwali przez 300 lat bez mała, kiedy w roku 1854 eskadra okrętów komandora Perry'ego ze Stanów Zjednoczonych przypłynęła do brzegów Japonii i tu zaczyna się nowy rozdział w dziejach Japonii. Japończycy, jak zobaczyli te okręty na horyzoncie, rozwinęli jedwabne szarfy, wyciągnęli swoje przedpotopowe działa, które jeszcze mieli od Holendrów sprzed 300 lat, ubrali swoje zbroje z laki, stanęli tak ci samuraje, proszę Państwa, jak na filmie Ostatni Samuraj, i, no ale jak przyjrzeli się tym okrętom i tym w ogóle, i jak porozmawiali z komandorem Perrym, to jednak doszli do wniosku, że to nie ma szans i trzeba, nie ma rady, trzeba się otwierać. Otwarcie na zachód to jednocześnie było, no nie było innej możliwości, to jednocześnie było otwarcie się na chrześcijaństwo. Nie było innej możliwości. Zachód był wtedy jeszcze chrześcijański, połowa XIX wieku. Katolicki, protestancki, ale jednak chrześcijański publicznie, który się chrześcijaństwa nie wstydził, tak jak dzisiaj. To był prawdziwy zachód jeszcze. No i dla ludzi zachodu przebywających w Japonii wybudowano kościół i pojawili się pierwsi nieliczni kapelani tych katolików, bo mówimy o katolikach. Protestanci nas nie interesują, oni też się pojawiali, ale mówimy o katolikach. Także pierwszy kościół, francuski ksiądz. Któregoś wieczora do tego przyszli jacyś ludzie do tego księdza, tam kościelny mówi, że chcą się z nim widzieć, no słucham, oni przychodzą, tacy jacyś zakłopotani, tacy, widać, że coś chcą powiedzieć, ale jakoś tam niesporo im to idzie, a tutaj otwieram nawias, w Japonii w dalszym ciągu chrześcijaństwo było zabronione. Mogli je praktykować, mogli chodzić do tego kościoła wyłącznie ludzie Zachodu. Japończykom było to surowo wzbronione. Pod tymi samymi karami, które wcześniej. A więc zamykam nawias. I tacy... W końcu ktoś się zdecydował zadać pytanie. Czy ty jesteś człowiekiem wielkiego wodza w Rzymie? Bo tak pomyślał sobie ojciec, pewnie o papieża chodzi. Tak, tak. Aha. A czy ty masz dzieci? Ksiądz, obeznany już troszeczkę w ogóle z pracą misjonarską i z różnymi dziwnymi pytaniami, które ludy katechumenalne, powiedzmy, mogą zadawać. Mówi, no nie, ja dzieci nie mam, bo jestem księdzem, dzieci mieć nie mogę. Moimi dziećmi są wszyscy moi wierni, moi parafianie i tak dalej. A, to coraz, oni coraz wyraźniej i oblicza ich coraz bardziej się rozjaśniają. No i jeszcze... Na koniec zapytali, a gdzie jest figura, gdzie stoi figura Santa Maruja? I w tym momencie księdzu, można powiedzieć, piknęło w głowie, nie? Tu coś jest na rzeczy. Właściwie o tych japońskich chrześcijanach nikt nie wiedział. A oni, no to pokazał im, tu, to jest figura Santa Maria. Santa Maruja, mówili, także już trochę zniekształcone.
bardzo się ucieszyli i popatrzywszy na niego z taką wyraźną radością powiedzieli: nasze serca są takie jak twoje. Co to znaczy? Nasze serca są takie jak twoje. Z tym się pożegnali i poszli. I tu dało to księdzu do myślenia, sprawę zaczął badać, okazało się, że to są właśnie japońscy katolicy, którzy bez sakramentów, bez kapłanów, bez nauczycieli, sami sobie we własnych gronach przekazywali tę wiarę. No i zaczął się proces, niełatwo i nie bez trudności, bo to jeszcze trochę trwało, zanim japońskie władze zgodziły się na otworzenie kościołów i tak dalej, ale to już był pierwszy krok do pracy kościoła nad rekatolicyzacją Japonii. Rekatolicyzacją, powiedzmy, bo kościół katolicki, jak się okazuje, tam był, ale był bardzo daleki od ortodoksji, powiedzmy. No i teraz, to na chwilę przerwę ten kontekst historyczny, żeby wrócić do sytuacji dzisiejszej. I to jest, myślę, przyczyna, dla której Matka Boża objawiła się właśnie tam. Po pierwsze, choćby dlatego, żeby wynagrodzić pamięci tamtych ludzi, którzy tak heroicznie wobec możliwości wszelkich najokrutniejszych represji, okrutnej śmierci w męczarniach, trwali przy wierze przyswojonej przez ich ojców, potem dziadów, potem pradziadów, potem prapradziadów i dotrzymali tę wiarę, dotrwali w niej aż do momentu, gdy mogli ją swobodnie wyznawać. Tutaj dygresja. W Japonii obecnie, Japonia jest chyba najbardziej tolerancyjnym krajem na świecie. Tam nie ma żadnych prześladowań, tam nie ma żadnych problemów. Tam można być chrześcijaninem, tam Kościół katolicki cieszy się zupełną swobodą. Katolików jest tam, uwaga, 1%. No więc tak to mniej więcej wygląda. W każdym bądź razie, więc choćby dlatego. A z drugiej strony, a może dlatego na przykład, żeby sprawić przyjemność jej ukochanemu Maksymilianowi, prawda, który ile serca włożył w tę Japonię. A może na przykład dlatego, żeby przypomnieć, że właśnie tam, w japońskiej Częstochowie, wybuchła bomba atomowa, która właściwie, jakby się tak temu bliżej przyjrzeć, może stanowić jakąś figurę, jakąś prefigurę apokalipsy. Prawda? To jest wiele, wiele przyczyn. I jeszcze jedna przyczyna. O tym wszystkim Matka Boża mówi w swoim orędziu. Zaraz do tego przejdziemy. Jeszcze jedna przyczyna. Czy sądzą Państwo, że ten Kościół, który przetrwał przez te 300 lat, przetrwał w stanie nietkniętym? Żadną miarą. Gdy można już było z tymi ludźmi rozmawiać, gdy można już było wymieniać myśli, okazało się, jak wielkie wypaczenia się wkradły w przekaz wiary katolickiej i nie ma innej możliwości. Tak po prostu jest, kiedy braknie nauczycieli, kiedy braknie wykształconych, wyszkolonych katechistów, to wiara zacznie się wypaczać. To przypomnijmy sobie kryzys upadku Cesarstwa Rzymskiego. No jak to się stało? Przyszły nowe ludy, które okazały się znacznie zdrowsze moralnie nawet niż zdegenerowani Rzymianie i przyjęli chrześcijaństwo ochotnie, ale co przyjęli? Arianizm w dużej mierze, prawda? Goci. Więc inny przykład. W Irlandii bardzo takiej, tam wiara trwała bardzo, w bardzo ortodoksyjnej formie, ale na przykład daty Wielkanocy obliczano zupełnie inaczej. No niby szczegół, ale to jednak prowadziło do konieczności ustalania i tych form, żeby i przywracania tych wszystkich odłączonych czy oderwanych gałęzi do jednego pnia kościoła. No więc tutaj to też może być jakiś wzgląd, bo patrząc na nasze czasy, nie trudno sobie wyobrazić, że my wkrótce możemy tak samo jak ci XVI i XVII wieczni Japończycy czcić Boga, Jezusa Chrystusa, Najświętszą Marię Pannę w ukryciu. Bo
gnostycko-laicki paradygmat, który obecnie panuje na Zachodzie, może tak urosnąć w siłę, że po prostu chrześcijaństwo zostanie sprowadzone do katakumb. Historia Kościoła w pewnym sensie zatoczy koło. I znowu będziemy musieli się ukrywać, i znowu będziemy musieli pokryjomu z wielkimi trudnościami naszą wiarę wyznawać. A w takiej sytuacji właśnie te trudności powodują rozmaite wypaczenia. Więc mamy bardzo szeroki kontekst i bardzo wiele odpowiedzi na pytanie, dlaczego Maryja ukazała się właśnie w Japonii. Może właśnie dlatego. Może właśnie, żeby nam pokazać to, co było i to, co jest bardzo prawdopodobne w przyszłości. Żebyśmy pamiętali, żebyśmy mieli na uwadze przykład japoński i żebyśmy nie popełnili na przykład tego samego błędu. Matka Boża mówi wyraźnie tutaj w orędziu akitańskim: znak dany przez mojego syna i różaniec. To są dwie rzeczy, których mamy się trzymać. Różańca i krzyża. Więc to są fundamenty naszej wiary. Więc tu mamy bardzo wyraźnie powiedziane: trzymajcie się ortodoksji. Trzymajcie się ortodoksji, nie odchodźcie od niej. Wyobraźmy sobie inną sytuację. Dzisiejszy świat, właśnie taka jakaś rozszalała rewolucja, która spycha chrześcijaństwo do katakumb, do podziemi, dziesiątkuje liczebnie, likwiduje większość biskupów, księży, wykształconych chrześcijan, ludzi, którzy mogą spełniać funkcję katechistów. No i co mamy? No i właśnie, i jaki Kościół przetrwa? To też jest bardzo istotne. W dzisiejszym, nie ma co tego ukrywać, dzisiejszy Kościół trawi poważny kryzys. W dzisiejszym Kościele nie ma niestety jednomyślności w bardzo wielu sprawach. I nagle może się okazać, że ja jestem Pawła, a on jest Apollosa, nie? Ten jest papieża Franciszka, a tamten jest arcybiskupa Schneidera, na przykład. Ten jest z Kościoła inkluzywnego, który przyjmuje wszystkich pod swe czułe, kochające, tulące ramiona, grzeszników, rozwodników, homoseksualistów. Tamten jest z Kościoła wykluczającego, który Kościoła sztywnego, Kościoła, który nie przyjmuje wszystkich, tylko jest dla wybranych, dla samych takich na przykład, którzy do spowiedzi chodzą, zanim przystąpią do Komunii Świętej. Takie fanaberie. Więc proszę Państwa, to też może być poważną przyczyną, dla której Matka Boża chce nam zwrócić uwagę na ten kontekst japoński. Przypomina mi się jeszcze też, powtarzam, niezbadane są wyroki Boże, ale nie przeszkadza nam to, nawet powinniśmy mieć to ciągle na uwadze, aby się w nie wsłuchiwać, aby je próbować zrozumieć. Przypomina mi się jeszcze inna sytuacja. Scena ze znanej książki Władimira Wołkowa pod tytułem Gość papieża. To jest historia o prawosławnym hierarsze, funkcjonariuszu KGB, dzieje się to w czasach rozkwitu Związku Sowieckiego, funkcjonariusz KGB pełni funkcję biskupa w cerkwi prawosławnej, ale skierowany tam dosyć się wciągnął tutaj w chrześcijaństwo i zaczął badać, zaczął jakby wgłębiać się, zaczął tym coraz bardziej przenikać. I dotarła do niego wiadomość o Fatimie i o wydarzeniach, o objawieniach fatimskich. I ten rosyjski biskup zaczyna się zastanawiać. Myśli sobie tak, ale dlaczego tam? Dlaczego w Portugalii? Dlaczego Matka Boża objawiła się w Portugalii, tak odległej od Rosji, po to, żeby mówić o Rosji właśnie? Dlaczego nie objawiła się u nas w Rosji? Dlaczego nie o naszych rosyjskich sprawach nie powiedziała nam, Rosjanom, tylko i to naszym intelektualistom, naszym duchownym, tylko jakimś dzieciom nie bardzo piśmiennym w odległej Portugalii?
Bardzo ciekawe i dające do myślenia. Dlaczego? No też nie wiadomo dlaczego, ale też można powiedzieć, a może dlatego właśnie, że, a dlaczego, ja bym dodał pytanie, a dlaczego nie we Francji na przykład, a dlaczego nie we Włoszech, a dlaczego nie w sąsiedniej Hiszpanii, dlaczego nie w Polsce, a może dlatego właśnie, że Portugalia doświadczyła 7 lat wcześniej rewolucji podobnej, można powiedzieć takiej, dającej przedsmak tego, co się wydarzy, kiedy Rosja rozprzestrzeni swe błędy po świecie, jak zapowiadała Matka Boża w Fatimie. Portugalia takiej rewolucji doświadczyła w roku 1910, prawda? Obalono monarchię, odsunięto zupełnie kościół, wypędzono usunięto biskupów, kościół zszedł do, znaczy przestał być widoczny w przestrzeni publicznej, przestał mieć wpływ na przestrzeń publiczną, może tak powiedzmy, ogłoszono laicką republikę i w takiej sytuacji, w takim kontekście objawia się Maryja i mówi, że na świecie wybuchnie podobna rewolucja. Rosja ogłosi, przestrzeni swe błędy po świecie i może wtedy jeszcze, kiedy podczas objawień samych, może to jeszcze nie było do końca zrozumiałe, ale już po październiku 17 roku, już w roku 18, to było bardzo wyraźne. To już można było to bardzo wyraźnie zrozumieć. Może dlatego taka była decyzja Najświętszej Maryi Panny, aby objawić się właśnie w Portugalii. Więc proszę Państwa, to jest wielka lekcja, ta Akita, dla nas. To jest wielka lekcja dla naszego czasu i to jest objawienie po prostu w sam raz na nasze czasy. Jeśli się czyta to orędzie Matki Bożej, które wygłosiła podczas wszystkich swoich objawień w Akicie, czy ona się nie objawiała w postaci, tylko siostra Sasagawa słyszała jej głos. Manifestacja nadprzyrodzoności przejawiała się za pomocą drewnianej figurki, która płakała, która roniła pot, krwawiła i tak dalej. To jednak nie te wydarzenia powinny przykuwać naszą szczególną uwagę. Te wszystkie nadprzyrodzone fakty, te wszystkie nadprzyrodzone zdarzenia mają po prostu nas upewniać, że to nie jest skądś z powietrza wzięte czy wymyślone przez ludzi orędzie, tylko pochodzi ono z ust samej Maryi i nie pochodzi od niej samej, tylko jest po prostu transmisją woli Bożej. Maryja zawsze ukazuje nam i przybliża nam wolę Bożą. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, mówi jeszcze w Kanie Galilejskiej, prawda? To jest jej zadanie, aby przybliżać misję swojego syna, aby synowi swojemu boskiemu pomagać w dziele zbawienia. No więc czytając orędzie z Akity, człowiek odnosi wrażenie, jakby czytał dzisiejszą gazetę. Państwo pozwolą, że przeczytam. Bo nawet jeżeli Państwo książkę czytali, nawet jeżeli jest to ogólnie znane, to warto to jeszcze raz przybliżyć, żeby sobie uzmysłowić, jak bardzo są to aktualne słowa. To jest, to co teraz przeczytam, to jest, można powiedzieć, syntetyczny zbiór wszystkich wypowiedzi Matki Bożej, zebrany w taką formę zwartego komunikatu. Tutaj usunięto te wszystkie zwroty, którymi zwracała się do siostry Agnieszki, tam moja umiłowana nowicjuszko i tak dalej. Nie, to usunięto jej ich prywatne rozmowy, tam czy twoja głuchota dokucza ci bardzo, nie bój się, zostaniesz uzdrowiona. Nie, tutaj to jest tylko taki ekstrakt stanowiący przesłanie do ludzkości sensu stricto.
Wielu ludzi na świecie zadaje cierpienia Panu. Dla złagodzenia gniewu Ojca Niebieskiego pragnę dusz, które go pocieszą. Pragnę wraz z moim Synem dusz, które przez cierpienie i ubóstwo wynagradzać będą za grzeszników i niewdzięczników. Dla złagodzenia gniewu Ojca wielokrotnie interweniowałam wraz z Synem. Zapobiegałam kataklizmom, składając w ofierze cierpienia Syna na krzyżu. Jego drogocenną krew i ukochane dusze, które go pocieszają, tworząc zastęp ofiarnych dusz. Modlitwa, pokuta i mężne ofiary mogą złagodzić gniew Ojca. Niech każdy stosownie do swych możliwości i stanu całkowicie ofiaruje się Bogu. Ojciec Niebieski przygotowuje wielką karę dla całej ludzkości, aby świat mógł poznać Jego gniew. Jeżeli ludzie nie będą pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle straszliwą karę na całą ludzkość. Będzie to kara większa niż potop, taka, jakiej nikt nigdy przedtem nie widział. Ogień spadnie z nieba i zmiecie z powierzchni ziemi większą część ludzkości, zarówno dobrych, jak i złych, nie oszczędzając ani kapłanów, ani świeckich. Pozostali przy życiu poczują się tak opuszczeni, że będą zazdrościć umarłym. Dzieło szatana przeniknie nawet do kościoła w taki sposób, że ujrzycie, jak kardynałowie występują przeciw kardynałom, biskupi przeciwko biskupom. Kapłani, którzy mnie czczą, będą w pogardzie u innych i wystąpią przeciwko nim ich współbracia. Kościoły i ołtarze zostaną splądrowane. Kościół będzie pełen zwolenników kompromisu, a demon skusi licznych księży oraz wiele osób konsekrowanych do porzucenia służby Bożej. Szczególnie zajadle wystąpi szatan przeciw duszom poświęconym Bogu. Myśl o zatraceniu tak wielu dusz napawa mnie smutkiem. Jeśli zwiększy się liczba i ciężar grzechów, nie będzie już dla nich przebaczenia. Jedyną bronią, jaką wam pozostanie, będzie różaniec i znak dany przez mojego Syna. Każdego dnia odmawiajcie modlitwę różańcową. Módlcie się za papieża, biskupów i kapłanów. Jak najczęściej odmawiajcie różaniec. Tylko ja jestem w stanie uchronić was od nadchodzących kataklizmów. Ci, którzy mi zaufają, zostaną ocaleni. No, proszę Państwa, no jakby dzisiejszą gazetę czytał, nie? Kardynałowie przeciwko kardynałom, biskupi przeciw biskupom, kapłani, którzy mnie czczą, będą w pogardzie u innych, kościoły i ołtarze zostaną splądrowane. Wystarczy pojechać na zachód i pójść sobie na przykład do kościoła na basen, albo na kawę, albo na dyskotekę, albo kupić sobie modny ciuch. Czy to nie jest plądrowanie kościołów? Od dawna już odbywające się na zachodzie. Kościoły, które zostają porzucane i przerabiane na nawet na nocne kluby. Biskupi przeciw biskupom, kardynałowie przeciw kardynałom. Proszę Państwa, no to co się teraz dzieje w Niemczech, droga synodalna, prawda, rozmaite formy, niemieccy biskupi, którzy mówią, nie jesteśmy filią Rzymu, prawda, biskupi, którzy pozwalają, czy nakazują nawet błogosławić związki homoseksualne. To jest właśnie przejaw tego. Kardynałowie przeciw kardynałom, biskupi przeciw biskupom. Zresztą pamiętajmy, to po raz pierwszy wydarzyło się to już właśnie w momencie, gdy Matka Boża się objawiała, to znaczy już nawet wcześniej, przecież Sobór Watykański II. To jest pierwszy przykład, gdy kardynałowie stanęli przeciw kardynałom, a biskupi przeciw biskupom. A potem w 1968 roku papież Paweł VI wydaje encyklikę Humanae Vitae i co? Episkopat w ogromnej mierze ją odrzuca. Episkopat stoi staje w sprzeciwie wobec słów papieża. Papież Paweł VI nie bez przyczyny powie w 1972 roku, że swąd szatana przez jakąś szczelinę przeniknął w progi domu Bożego.
Jan Paweł II w 83 roku powie, Antychryst jest wśród nas. No to mówią papieże, to nie jest jakiś wymysł, jakiś, nie wiem, szurów katolickich. Proszę Państwa, albo to. Ogień spadnie z nieba i zmiecie z powierzchni ziemi wielką część ludzkości. Więc tutaj mówię, może się wydarzyć coś strasznego, może to być zwykła katastrofa naturalna, która, nie wiem, wybuchnie jakiś wulkan do tej pory śpiący. Takie rzeczy mogą się wydarzyć i to nawet spowodowane działalnością człowieka, spowodowane działalnością przemysłową czy jakąś. No tu się mówi, dużo się mówi obecnie o ratowaniu planety. To jest, widać wyraźnie, że to jest bardzo mocno nasączone ideologią, jest to nowy przejaw komunizmu, ale w tym jest sporo prawdy, że człowiek tę planetę niszczy i to najbardziej niszczą ci, którzy potem wydają pieniądze na, i to spore pieniądze, na tworzenie tych ideologii ratowania planety. Także tu słyszymy o karze i ktoś może odnieść wrażenie, bo to jest jeszcze kolejny aspekt sprawy, ktoś może odnieść wrażenie, że to jakiś Pan Bóg się na nas tak rozgniewał, że już jest po prostu tak aż dygocze z gniewu i po prostu musi nas ukarać, jak weźmie tego nadprzyrodzonego pasa, jak nam przyło i to. Nie, proszę Państwa, to nie tak należy widzieć. My się sami na tą karę skażemy i sami ściągniemy tą karę na siebie. Od chociażby na przykład właśnie w postaci katastrofy jakiejś ekologicznej, którą sami spowodujemy. Od chociażby w postaci katastrofy demograficznej, którą już sami powodujemy poprzez odwrócenie się od życia, poprzez działanie przeciwko życiu. To jest grzech ciągnie nas ku zagładzie. Grzesznik sam siebie skazuje na piekło. O tym nawet nie wspomnieliśmy. To mogą być też słowa metaforyczne. Ten ogień to jest piekło, które nas czeka. Bóg nikogo na piekło nie skazuje. Człowiek sam się skazuje na piekło. Pan Bóg chce nas wszystkich zbawić. On swojego Syna jednorodzonego dał, aby ten wyjednał nam zbawienie i otworzył drogę do nieba. Więc to droga do nieba jest otwarta. Wystarczy tylko skierować się na nią i pójść w tamtą stronę. To człowiek sam skazuje się na piekło. Więc proszę tutaj nie rozumieć w tym, co mówię, jakiegoś, nie doszukiwać się jakichś teorii pustego piekła czy coś, że Pan Bóg nas wszystkich zbawi, czy tego chcemy, czy nie. Nie, nie. Ja nie wiem, czy piekło będzie puste, czy będzie pełne. Ja nie życzę nikomu, żeby się w piekle znalazł. Osobiście wolałbym, żeby było puste, ale przypomnę, tylko tutaj proszę wybaczyć, ale nie podam dokładnie imienia tego ojca Kościoła, który to powiedział, bo nie pamiętam, któryś z ojców Kościoła powiedział, że wierzę, że piekło jest puste z wyjątkiem jednego miejsca zarezerwowanego tam dla mnie. Więc oby to piekło było puste, prawda? I obyśmy się tam nigdy nie znaleźli. Obyśmy się wszyscy znaleźli u podnóżka tronu miłosierdzia Bożego, abyśmy go tam razem wychwalali. Natomiast będzie wielu takich, którzy nie będą chcieli u podnóżka miłosierdzia Bożego klęczeć, ani w ogóle nie będą, w godzinie śmierci nie będą chcieli pomyśleć o miłosierdziu, o pojednaniu, o niczym. Po prostu odrzucą to i to oni sami skażą się na piekło. Tyle. Więc proszę Państwa, no tak to wygląda. Maryja daje nam bardzo wyraźny sygnał. Akita to jest druga Fatima, można powiedzieć. Fatima, w Fatimie Matka Boża przestrzegała przed bardzo poważnymi konsekwencjami tego, co się wydarzy, jak Rosja rozprzestrzeni swe błędy po świecie i zobaczyliśmy to. Komunizm do tej pory jest żywy i to, co widzimy, te wszystkie ruchy neolewicowe, to wszystko jest pokłosie komunizmu, to wszystko jest komunizm w wersji 2.0. Te wszystkie gendery, te wszystkie jakieś tam, powiedzmy, powroty gnozy i tak dalej, to wszystko jest przefiltrowane przez marksizm i przez taki zwykły, siermiężny komunizm, tylko że w nowej formie. Warto o tym pamiętać i warto
przyglądając się tym nowym trendom cywilizacyjnym, dostrzegać w nich stary, dobry, sprawdzony smród siarki, sierpa i młota, swastyki. To są te wszystkie sprawdzone metody, które, uwaga, bo to rewolucja się uczy, które nie przyniosły efektu, a przynajmniej nie w pełni się spełniły, więc zmodyfikujemy je. Więc tu, gdzie się nam nie udało, tu spróbujemy inaczej. Proszę zauważyć, dzisiejszy Zachód sam się pogrąża w tym komunizmie. Komunizm przyszedł z Zachodu, w Rosji, w Chinach, na Wschodzie, tam przeniknął wschodnią duszę i wydał straszliwe owoce. Ale to były owoce w postaci zewnętrznej przemocy. Zewnętrzna przemoc jest nieprzyjemna i odrzucamy ją, gdy przekroczy punkt ciężkości. Natomiast jeżeli sami przyjmiemy coś, uznamy, że to jest dobre, uznamy, że to jest dla nas korzystne, to zupełnie inaczej. To pokochamy to i zagłębimy się w to po samą szyję. I to jest właśnie ten nowy komunizm, który płynie obecnie z Zachodu. Jak to ładnie powiedział ktoś, nie pamiętam dokładnie, któryś z myślicieli współczesnych, że ostatnimi bastionami, a to mało, to powiedział to w latach 70. Ostatnimi bastionami, czy najmocniejszymi bastionami myśli komunistycznej są amerykańskie uniwersytety. Teraz są one, powiedziałbym, właśnie ostatnimi bastionami i jeszcze mocniejszymi, więc tu, proszę Państwa, przypominajmy sobie to, i przypominajmy sobie to nawet niekoniecznie na jakichś wysokich poziomach, bo wtedy jest może nawet trudniej. Przypominajmy sobie, że to komunizm na najniższych poziomach egzystencjalnych, takich, jakie jeszcze pamiętamy. Komunizm to brak papieru toaletowego, proszę Państwa. Komunizm to zimne kaloryfery. No to nas czeka, nie? Niedługo. To też jest jeden z innych przejawów powracającego komunizmu, ale o tym nie będziemy tutaj dzisiaj rozmawiać, bo to jest fascynujący temat, ten powrót PRL-u, ale to nie teraz. Proszę Państwa, i Matka Boża objawiła się z tym komunikatem w Fatimie. Komunikat fatimski jakoś został zignorowany w sumie. I po raz drugi z tym samym komunikatem, już bardziej otwartym tekstem, jak Państwo dzisiaj usłyszeli, pojawiła się w latach 70., czyli zaraz po Soborze Watykańskim II, kiedy właściwie należało otworzyć kopertę z trzecią tajemnicą fatimską, jak napisała siostra Łucja. Tą kopertę otwarto, papież Jan XXIII ją otworzył, przeczytał, schował, odłożył. Kardynał Józef Ratzinger powiedział, że nie był dobry czas, żeby takie komunikaty przekazywać światu i Kościołowi. Nie, to był sobór, byliśmy rozentuzjazmowani soborem, a później byliśmy w trakcie przetrawiania soboru. To nie był dobry czas, żeby takie smutne komunikaty pokazywać. To rozpoczynała się wiosna Kościoła. No i proszę Państwa, to była straszliwie zmarnowana okazja, ponieważ gdyby rzeczywiście 60 lat po... Znaczy w roku... Źle powiedziałem wcześniej. W roku 1960, gdyby została otwarta koperta z trzecią tajemnicą fatimską i odczytana z ambon kościołów, a przede wszystkim urbi et orbi z Watykanu, to zupełnie inaczej odebraliby katolicy ten komunikat. W roku 1960 katolicy jeszcze byli wierzący, jeszcze ich było znacznie więcej, jeszcze wierzyli w tradycyjny, odwieczny sposób. I to taki komunikat mógł im naprawdę, mógł wstrząsnąć ich sumieniami, mógł przemówić do ich serc. Tylko że wtedy akurat byli wierchuszka
Kościoła mocno skręcająca już w lewo była właśnie w trakcie przygotowywania Soboru Watykańskiego II, który miał przynieść wiosnę Kościoła i nie przyniósł. Proszę Państwa, tak patrzę, o, bardzo przepraszam, że tyle już mówię, bo tu już godzina siódma się zrobiła. Proszę Państwa, no myślę, że najważniejszy komunikat płynący z tej książki Państwu przybliżyłem. To, co powiedziałem, to nie było streszczenie książki. O wszystkim, co się wydarzyło w Akicie i o relacji Matki Bożej do wizjonerki siostry Agnieszki Sasagawy przeczytają Państwo dokładnie w książce. To, co tutaj Państwu pokrótce naszkicowałem, to jest kontekst tej całej sytuacji i próba pokazania, jak bardzo aktualne jest to orędzie z Akity. Ja byłem zdumiony, gdy to po raz pierwszy przeczytałem, czy tak powiedzmy, może nie, jakoś wcześniej to gdzieś było i pobrzmiewało w mojej świadomości, ale tak niedawno, parę lat temu, gdy się w to wgłębiłem, to właśnie byłem mocno tym poruszony. No jakbym dzisiejszą gazetę czytał, więc to jest na nasze czasy orędzie i mam wrażenie, że to jest ostatnie orędzie. Taki zresztą podtytuł tutaj nadałem tej książce, więcej ostrzeżeń nie będzie, bo takie mam wrażenie, że nie będzie więcej ostrzeżeń, tylko po prostu jeżeli, no cóż więcej można powiedzieć? Nie wkładaj palców do gniazdka, bo cię kopnie prąd. Nie wkładaj palców do gniazdka, bo cię kopnie prąd. No nie wkładaj palców, nie wkładaj. Proszę Państwa, i włoży i go kopnie prąd, no i trudno, no to jest tak. Tak to jest. My jesteśmy trudnymi dziećmi. Pan Bóg ma z nami naprawdę kupę kłopotu i Matka Boża również, ale jest kochającą matką i te ostrzeżenia nieustannie do nas kieruje, ale w pewnym momencie, zresztą każdy, kto ma dzieci, to wie, w pewnym momencie trzeba przestać ostrzegać, tylko pozwolić się sparzyć. No niech się wreszcie sparzy, bo tak to będzie, a głupi stary cały czas truje i ten, i on w ogóle, co on tam wie? No nie, dobra, sparz się. Taka jest natura rzeczy. Wkładasz palce do gniazdka, to się prąd kopnie. Proszę Państwa. I tego Państwu życzę, aby nie kopnął nas prąd grzechu, aby nas nie dotknęła. Aby kara, jeżeli spadnie na świat, to aby nie jej. Aby nas nie dotknęła, aby nas, zwłaszcza w sposób nadprzyrodzony, bo tutaj słyszymy, że spadnie kara na dobrych i na złych. Proszę Państwa, słońce wschodzi nad dobrymi i nad złymi, nad świętymi i nad grzesznikami. To, co się może wydarzyć, w tym, co się może wydarzyć, może zginąć, może ucierpieć wielu wiernych, dobrych i szlachetnych ludzi, ale proszę pamiętać zawsze, że jak mówi święty Paweł, gdzie wzmógł się grzech, tam tym szerzej rozlała się łaska. Ci, którzy nawet w jakiejś takiej nieprzyjemnej sytuacji doświadczą, tym prędzej znajdą się u tronu miłosierdzia Bożego. To są ci, którzy swoje szaty wypłukali i wybielili we krwi baranka. Także proszę Państwa, generalnie to jest bardzo optymistyczne orędzie, bo pokazuje nam, co mamy robić. Krzyż i różaniec. Znak dany przez mojego Syna i różaniec. Módlcie się za papieża, za Kościół. Bądźcie świadomi, trzymajcie się ortodoksji. Amen.